Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Far Cry 5. My, moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Mamy do zrobienia tutaj zadanie dla Harka, a dokładniej po prostu coś związanego tutaj właśnie z polityką dzisiaj. Ja jestem ciekawy, jak to wygląda. Aha, myślałem, że to będzie tak samo rozwalało jak w czwórce. Dobra, musimy dostać się na rozdroże. Lepsza zmiana, dotrzyj na rozdroże. Hark senior chce doprowadzić do ekstremalnego powstrzymania wyborców i zlecił ci zlikwidowanie tak wielu wyznawców w jego okręgu, ile się tylko da. Moi drodzy, oczywiście polecę sobie szybką podróżą tutaj. I bardzo chętnie rozprawię się z niektórymi wyznawcami, potocznie zwanymi edeniarzami. Ale najpierw zobaczę sobie, ile jeszcze talentów, ile jeszcze muszę zabić dynamitem, bądź też granatami, bądź też po prostu czymś. Chciałbym się pobawić tym i przy okazji... Mam 4 talenty, co to daje? Aha. Wyzwania. Granaty, dynamit. Jeszcze 4, tu 10. No dobra. Jak stoimy z tym? No, granaty widać, że będziemy musieli sobie ustawić jako domyślne. No cóż, mamy kolegów. Woja pierdziu. No dobra. 3 na razie widzę, aczkolwiek mam wrażenie, że może być ich więcej. No dokładnie. Chociaż z tego, co mi się wydaje, to raczej z problemu to na razie 4-5 nie powinno stwarzać. Aczkolwiek wolę się... O, 6 jest. Wolę być spokojny. Myślę, moi drodzy, że jednak spróbujmy ich wystrzelać tak. Dymny. Dobra. Dobra, leży. Szybko ich przeszukamy. Może będzie ktoś miał jakiś granat. Damn! What the fuck? Co tu się od Janie Pawla? No fucking way! Pogrzawszy was? Ja pierdzielę. Skąd? Tam. Dobra, plan B. Dobra, leży. Tu. Pyk, ciach. Kolega już robi out. Wow, aha, okej, dobra. Widzę, no. Co jest? Odbij rozdroże. Kurwa. Dobra. No to lecim. Skoro już tak chłopaki wiedzą o mnie, to co ja się będę, nie? Na daleką odległość to nie jest.
aczkolwiek... Łota! Dobra, chowamy się, chowamy się, chowamy się! Dobra, moment, moment. Fuck! Dobra, leży, leży, leży. Tu przeładuj szybko. Na szczęście mamy ich zaznaczonych. Dobra, pilota mamy, pilota, ale... On z bazuką lata. Dobra, musimy ją jak najszybciej... Dobra, leży. Damn! Ja pierdzielę. Świetnie. Tutaj, gościu. Dobra, leży. Jeszcze ten, jeszcze ten, jeszcze ten. Okej. Profilaktycznie sobie tutaj weźmiemy szpadla, bo szpadlem lubię bić. No dobra. Coś czuję, że lecą następni za sekundę. Ale gdzie? To jeszcze nie wiem. A ja już wiem. Dobra, jednak wiem. Nie mogą wylądować. Dobrze! Boom! Odblokowano w garażach. Zajebiście, fajnie, fajnie. Moi drodzy, ja to bym bardzo teraz chciał uzupełnić sobie, kurde, zapasy amunicji. Bo troszkę nas tutaj wykosztowało ta cała akcja. No i przede wszystkim zobaczyć, jakie mamy jeszcze. Mamy te zielone, trzy zielone skrzynki w jednej linii Peppera. Aczkolwiek... O właśnie, właśnie, właśnie. Dobra. Okej, 40 sztuk w sklepie. Okej. Zawsze to coś do przodu. Nie możemy, interakcja. A, graj, arcade tu są. Dobra. Do arcade'ów sobie jeszcze pójdziemy. Na pewno, dobra, amunicja. Ej, wcale nas to nie wykosztowało. Dobra, spoko. 120 obecnie mamy, pogadajmy z typem. 120. Okej, Dave. Where is this fucking Dave? Dave. O, tutaj to i tutaj Dave. Tu mamy dwa questy obok siebie. Co mamy? Doktor Sara. Okej. Okay. Moi drodzy, spróbujmy tym obszarem się jednak w kolejnym odcinku zająć. To będzie całkiem co innego. A dzisiaj jeszcze zróbmy na pewno misję tutaj dla pani Sary. Z tartaku baronów myślę, że będzie najbliżej. Zobaczmy, kto to jest. Sara. Mam wrażenie, że powinienem ją kojarzyć, aczkolwiek... Nie za bardzo. Pani Saro, o tutaj. Dobra. 500 metrów. No dobra, jak my stoimy tutaj? Naładowane, naładowane, naładowane i naładowane, dobra.
Niestety nikogo nie udało mi się zdjąć dynamitem. O, dynamit jeden, no to spoko, to sobie zostawię go. Chyba cię pogrzało, kolega. Dobranocka. Drugi! Ja to się z takimi, kurde, nie zadaję. Nie ma nawet szans. O, no widzę, kolega już naprawił. Po ostatnim wyczynie. Kaskaderskim. Ja, moi drodzy, pół tej kurde gry to dymam pieszo po całym kraju. Się dziecko nasłuchało muzyki z intra Pokémonu, że kraj przemierzy wzdłuż i wszerz. No, kurwa, masz. O chuj. A nie, dobra, tamtędy pójdę. Co tu się dzieje? Pojebany kurde wilk jakiś ich. No i fikoła strzelił. Dobra, tu jest dróżka. Tą dróżką pójdziemy. O, no już powinniśmy być. Laboratorium jakieś. Aha. Dobrze, dwa naraz. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, już do ciebie, Lasia, idę. Wychilluj. Nie spinaj dupy, bo złość piękności szkodzi. Was heading up a wildlife conservation team studying the wolves in the park, and then, well, we found these things. They're wolves, but not like anything I've seen before. The cult calls them judges. Bigger, stronger, tougher than the other species around here. The cult tried to force my team to help him. When we said no, this forest is a death trap. Ugh, good. Now, the cult tried to force my team to help him. When we said no, they sicked those things on us. Eli and the Whitetails got me out. Been trying to pay them back ever since. Thought maybe things would quiet down with Jacob gone. I was wrong. I've got a theory on how to use the cult's formula to help us track these creatures. But all I'm working with is corpses. I need a live judge. I know it's a big ask, but I'm desperate. The cult's training him at an old youth camp called the Breakthrough. Do this for me, and I might be able to put something together that'll help you hunt these things. I'll meet you at the camp once it's clear. Dotrzyj do obozu wychowawczego. Po prostu jednego sędziego, tylko jego ich pojebanego wilka musimy przyprowadzić. A! Dobra. Żyję. Baranka zajebałem w ścianę, aczkolwiek jest wszystko okej. Okay. Baranka zajebałem już jak byłem mały. Przez to wszystko takie... wyrosło tato. No dobra. Pyk, pyk, pyk. 1300 metrów. Dotrzyj do obozu wychowawczego. Okej. Okay. Czyli nazywają się te wilki sędziami. No dobra. Tam coś jest? Czyli co to? Co tu się od Janie Pawla? Patrz ta w ogóle jak obcują ze sobą. Skurwiwije. Zróbmy im trochę zamieszania, moi drodzy. I... cyk! Zostawić naszych.
No to żeś poleciał, chłopie. Dobra, aczkolwiek mam dziwne wrażenie. Wybuchnie. Pomogę. No, elegancko. Do obozu wychowawczego, to gdzieś... O ja cię ty, panie! Jaka bryka! Zajebiaszczo. Dobra, do obozu wychowawczego to tędy. Ja chcę sobie pojeździć tym. Nie ma bata. A jak to się kręci? Trochę gorzej niż w Need for Speedzie, aczkolwiek jestem usatysfakcjonowany. Tak, BTW. Nie no, nie będę chujem. Naprawdę. Pyk! Ile my tam jedziemy? Gdzie my jedziemy? Jaki to jest region jeszcze? Nie, Jacoba. Dobra, czyli questy są z regionu Jacoba. To żeś nową brykę ładnie potraktował. Czyli możliwe, że ci śmierdzący, którzy też są tacy dużo silniejsi, to też najpewniej mogą być naćpani. Dobra, dobra, tu jest zadanko, tu jest zadanko, tu jest zadanko. Thought it was the cult, but when I showed up, it was just some idiot with a film crew. Asked me if I wanted to be in a movie. Guy Marvel? Tutaj to, tutaj to. Kopalnia uranu. Gdzie? False end. Łoja cię ty pierdziu. To jest fate. Dobra, to na razie podziękuję, ale fajnie, to dobrze będę pamiętał. Nie no, tym to ja chcę sobie jeszcze przejechać kawałeczek chociażby. Okej, to jest tam. Diem. Wrażenie, czy jakby one były w kojcach, czy w czym one by były.
Co to jest? Co to tam jest zadanko jakieś? Po prostej. Możliwe, że ktoś nam zleci kolejne. Ja pierdolę. Dobra, ziomka trzeba najpierw. O, ale żeś niefortunnie kolega stanął. Generalnie snajperką to my już kurde, żeśmy questa chyba zrobili. Co tu się dzieje? Tamten! Okej. Dobra. Nie wiem, czy ja powinienem ich wybijać, skoro musimy jakiegoś zabrać. Zabezpiecz teren. Aha, czyli kurwa przejmij. Okej, dobra. Dobrze! Zabiłem kogoś. Chyba. Wow, 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 wow. Ja już wyczułem to na plecach. Dobrze. Szybko, szybko sprawdźmy sobie dynamit. Kurde, jeszcze trzech. Team. No fajnie. Ale no. Aha! To zajebiście. Dobra. Chyba sobie żartujesz. Aha, dobra. Szacunek dla zmarłych, nie? Tak bardzo. Dobra, musimy wrzucić do koryta. Jakie chore. Żebyś babka mnie nie zamknęła razem z nimi. Wow. Ała. Zamykam przecież. Ja pierdziele, to jest po prostu chora misja już. Dobrze. Ja myślałem, że tu wystarczy jedno kliknięcie, żeby to stworzyć. No dobra.
Ten pistolet jest naprawdę już niepotrzebny do naszych znajomości. Okej, kolejne mi wykonane zadanko. O! Możesz tworzyć wiele ładunków wybuchowych i środków homeopatycznych. Przytrzymaj ku następnie R i przyłączamy, dobra. Gdy zgromadzisz odpowiednie komponenty, przytrzymaj to, by stworzyć dany przedmiot. No teraz mi powiedziało, jak stworzyłem już, kurwa. No dobra, czekajcie, QE. Aha. Szybkość, tymczasowo zwiększa obrażenia zadawane w walce wręcz. Okej. Odnoszone obrażenia. Zaskakująco dobry składnik ciasteczek. Ja już chyba wiem, o co chodzi. Przyczyna i rozwiązanie wielu, wielu, wielu problemów. Alkohol. Ha, dobra. Moi drodzy, zerknijmy sobie jeszcze moim skromnym tutaj oczkiem. Co możemy wykonać? Czy mamy jeszcze jakieś zadanko? Aczkolwiek nie widzę. Ten obszar chciałbym sobie zostawić na dopiero kolejny odcineczek. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, zejdziemy sobie tu, zrobimy tutaj. Polecimy po prostu tak. To będzie dłuższy chyba według mnie odcinek. Rozejrzyjmy się, rozejrzyjmy po mapie tutaj na górze. Czy nie mamy czasem nic? Nie mamy nic. Czy ja mogę cię zarżnąć w końcu? Albo ty zrobić prank, laska? A nie, nie mogę już. Dobra, to szkoda. Dobra. Sary nie. Sary już mamy zrobioną. Moi drodzy, zostało nam 8, 9 zadań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze trzy zostaną. I będziemy mieli ten region na full. Tutaj 5, 6. Mięso z rozjechanych. No tak, to ja sobie chyba zrobię, moi drodzy, po tym całym odcineczku. W ogóle po odcinkach, bo no, widzieliście, coś ostatnio działało. Ja po prostu powiem wam, o co dokładnie chodziło. Sam będę miał przyjemność z rozjeżdżenia saryn. Czy poszukamy sobie jednego może? Skrzynka peperska. Nie, dobra, moi drodzy. Zrobimy dzisiaj kluczy. Skrzynki peperskie to taki... Bardziej zrobimy sobie w kolejnym. Bardzo chętnie. O, co to w ogóle tutaj jest? Mam nadzieję, że Travis nie wypakuje się w kłopoty. Wymknął się wczoraj w nocy, żeby spotkać się z nowymi znajomymi. Ciągle gada o tym ojcu, tak jaki to on wyjątkowy i jak nas potrzebuje. Jeśli od rana nie wróci, do rana nie powiem o tym opiekunowi obozu. Uuu, skrzynka z winylami. Zajebiaszczo. Dobra, 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 dobra. Skrzynka z winylami, skrzynka z winylami, skrzynka z winylami. Tutaj, pyk. No dobra, tutaj sobie odkryjemy. Co tu można jeszcze? Troć. O, trocia sobie jeszcze złowimy dzisiaj. Bo za trocia na pewno nie miałem talentów, aby się jakiś przydał. Płynie, 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 płynie. Mamy cię. Gdzie mnie tam? Kurwa, pękło. Ja chcę tam. Normalnie byśmy go załatwili chyba, ale... Wskoczył za skałę. Czekajcie. A może by tak... Tutaj? Na przykład tutaj, o. Może mi za skały nie wpłynie skubaniec.
tam siedzą. Dobra. Dobra, troć. Czy dostaniemy za niego coś? Nie? Bym trocia już miał? Złowione. Nie, trocia już miałem. Fuck. Kurde. No niepotrzebnie to robiłem, ale dobra. Moi. A jednak, dobra. Okej. Słuchajcie, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcineczku z serii Far Cry'a Piąteczki. Na razie, moi drodzy, trzymajcie się. Co jest? Na razie, trzymajcie się i hej!